Witam Was ponownie w grze Dead Rising Deluxe Remaster. Ja jestem Sarge i ruszamy z powrotem do głównej części centrum handlowego. W pierwszej kolejności po to, żeby zdobyć wino tutaj z tego działu gastronomicznego, dlatego że Floyd, jeden z ocalałych, który znajduje się w pokoju ochrony, zdecydowanie domaga się tego wina, więc jeśli nie chcemy kłopotów, jeśli nie chcemy, żeby ktoś opuścił nasze bezpieczne miejsce, no to lepiej spełniać zachcianki tych naszych sojuszników. Tak czy siak mamy teraz trochę czasu do godziny 11, żeby zająć się właśnie różnymi pobocznymi sprawami. Powiem wam, że też sprawdziłem sobie tutaj różne stroje i okazało się, że w galerii wejściowej jest sporo eleganckich ubrań. I stwierdziłem, że wybierzemy się do paru sklepów, bo to będzie praktycznie po drodze. Zgarniemy sobie te ubrania, żeby też nieco różnicować takie kwestie kosmetyczne. Pewnie byłoby najszybciej, gdybym przeniósł się do strefy gastronomicznej przez park rozrywki, ale spróbujemy jednak tutaj przejść przez centrum. Troszkę właśnie zahaczyć o tę galerię wejściową, później przez galerię Alfreska i znajdziemy się w strefie gastronomicznej. No będę się starał mimo wszystko zrobić to wszystko możliwie jak najszybciej. Ale bez takich... Dobra, spadamy. Na razie nie mamy, jak widać, żadnej informacji od Otisa. Bo się zastanawiałem, czy przypadkiem zaraz się Otis nie odezwie w sprawie kolejnych ocalałych. Wow! O kurde! Dobra, bo teraz na razie nie wychodzi mi to, ale to jest ten nowy ruch. Jasny gwint! Czy wy to widzieliście? Dekapitacja przy pomocy kopniaka. Jakże to było efektowne. No i zdaje się też, że po eliminacji Shona, czyli tego psychopaty w kinie, już nie będą nam chyba przeszkadzać. Kurde! Nie będą nam przeszkadzać członkowie kultu, tak mi się wydaje. Jednak nie ma to jak piła mechaniczna, kurczę. Kolejny raz mamy tego przykład. Bo jednak te ciosy z wykorzystaniem katany średnio są użyteczne. Jest taki problem, że jesteśmy wystawieni na ułamek sekundy na atak. Dobra, biorę sok pomarańczowy. I tutaj oczywiście ruszam po pistolet maszynowy również, bo mi się skończył ostatnio. Skończyła mi się w sensie amunicja. Uwaga! Dobra, i tutaj galeria wejściowa przed nami. Więc teraz tylko dostać się do określonych sklepów, zabrać ubrania. I będziemy przynajmniej nieco inaczej wyglądać tutaj. Może ja sobie od razu oznaczę, bo zapisałem sobie nazwy tych sklepów. Na początek tutaj się wybierzemy. Oczywiście z automatu jak się raz ubierzemy, no to pojawi się dane ubranie w pokoju ochrony. Tak jest, tutaj takie przebieralnie mamy i proszę bardzo. Znowu coś eleganckiego. Oczywiście w grze istnieją też przebrania totalnie komiczne. Możemy nawet założyć damskie ciuchy, ale nie zamierzam się w ten sposób bawić. Wiem, że są zwolennicy też tego, żeby robić sobie komedię z gry. Bo z tego też ta seria Dead Rising jest poniekąd znana, ale ja jakoś zawsze byłem jednak zwolennikiem tego, żeby no raczej starać się traktować, kurczę, dany tytuł bardziej na poważnie. Owszem, czasem można się, kurczę, pośmiać z różnych sytuacji i tak dalej. Ale dodatkowo jeszcze to wszystko prowokować poprzez na przykład przebieranie się w damskie ciuszki, to raczej nie w moim stylu. Okej, mamy też nowe buty, ale tu jest niesamowicie ciemno. Szukam przebieralni i to będzie tutaj, tak? Yeah. Okej, tym razem coś takiego. W sumie też ciekawy strój. Już nie taki... Kurde! Już nie taki typowo elegancki. I teraz kolejna sprawa. Na górze widziałem, że jest kolejny sklep, jaki sobie zapisałem. I to będzie ten tutaj. Więc wejdziemy sobie po schodach.
i dostaniemy się na miejsce. Najlepiej od razu od tej strony. Czekajcie, bo to jest pewnie też miejsce, gdzie możemy cyknąć zdjęcie, podejrzewam. Tylko nie wiem, czy akurat z dołu. Chyba bardziej z góry, a też nie jestem pewien, czy mamy czas, żeby... Kurczę, teraz na to poświęcać chwilę. O kurczę, jaki garniaczek. No nieźle. Ale dobra, no zdecyduję się jeszcze odbić tutaj i zrobić tę fotkę. Bo faktycznie już wcześniej patrzyłem, że takie zdjęcie jest tutaj. Do zrobienia. Patrzyłem oczywiście na tej liście naklejek PP. Co możemy sobie podglądać zawsze w menu. No i został mi jeszcze jeden sklep, jaki sobie w międzyczasie oznaczyłem. To było tutaj, okej. Swoją drogą, być może pamiętacie, jak w momencie, kiedy byliśmy w tym miejscu, to się zastanawiałem, co tam tak naprawdę się dzieje w momencie, jak odpalamy sobie zmianę wyglądu. To z tego, co zauważyłem, to chyba po prostu zmieniłem kolor włosów Franka, tylko że szybko powróciłem do tego standardowego. Ja początkowo nie byłem pewien, na czym ta zmiana polega, no ale teraz już jest raczej wszystko jasne. Więc cóż, tego koloru... Wow! Tego koloru zmieniać nie będę. Tutaj też możemy oczywiście natknąć się na ciuchy sportowe. Ale jednak postawimy na coś takiego. Już widzę, że przebieralnia jest z tej strony. O kurczę, jak elegancko. Dobra, możemy teraz tak pobiegać w takim razie. I spadamy czym prędzej. Ruszamy dalej, bo kurczę, mimo wszystko zajęło to sporo czasu. Tak naprawdę spokojnie godzina czasu gry już minęła. Czyli 5 minut realnego czasu. Dobra, nie będziemy tutaj otwierać, nie ma co się zatrzymywać naprawdę. Tylko wiecie, żebym się nie pomylił, to może nawet oznaczę sobie tutaj, gdzie mam się udać. To wtedy kompas na bieżąco powinien mnie informować, gdzie tutaj skręcać. No ale oczywiście droga jest bardzo prosta, wystarczy za chwileczkę skręcić w lewo. Dopóki jeszcze nie mam 4 kwadracików zdrowia odjętych. Ja nie wierzę. Jak to jest możliwe, że ja poszedłem jednak w drugą stronę? O w mordę. No patrzcie no. Tragedia. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. To ja byłem po właściwej stronie przecież. Totalnie nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Wiecie co? Wpadłem na jeszcze jeden pomysł, tylko musiałbym wskoczyć na zombiaka. O właśnie, to jest jeszcze jeden atak, którego wam nie pokazywałem, a który już został przeze mnie wcześniej odblokowany. Dobra, jazda. Galeria Alfreska. Najwyższa pora w końcu się tutaj dostać. No i może przy okazji zgarniemy sobie też... Spadamy, spadamy. Zgarniemy sobie też kolejny pistolet maszynowy. Co o tym sądzicie? Żeby nie było, to ten miecz ceremonialny trzeba było w końcu chociaż trochę wypróbować. No bo co? Tutaj już mamy to wejście. Jazda, jazda, jazda. Kurde, jeszcze strzelają tam. Niedobrze. Pistolet maszynowy. Bierzemy to i spadamy dalej. Okej. Ale tu jest za dużo ich, kurde. Kurczę, no sami słyszeliście, mamy już kolejne towarzystwo. O, nie wierzę. Nie mamy tutaj przypadkiem gdzieś jedzenia? O, jedzenie będzie przecież przed nami, spoko. Dobra, najważniejsze, że dotarliśmy w końcu tutaj, gdzie chciałem dotrzeć. Tutaj będzie sporo winka. Mamy tutaj też kogoś, jakiegoś ocalałego. Dobra, łyknijmy i pogadajmy. What the hell are you doing in here? Feel like a drink, partner? No cover charge. Worthless.
drunk. Don't you know what's going on out there? Yeah, I know. That's exactly why I'm drinking. You expect me to stay sober in this situation, asshole? Just come with me. You're gonna get your ass eaten if you stay here. Goddamn zombies, come on, come and get me! Hope you can hold your liquor, though, because I'm soaking in it. Perf. Okay. Współpracuj, stary, współpracuj. Look, there's a helicopter coming. If you want to be on it, you'll come with me. I already got someone coming to get me. Angels. Beautiful angels. Zombies, angels, people, whatever. Let's all get drunk. Stary. No kurde, nie mogę z nim gadać. Muszę też go nastraszyć, czy jak? Czekajcie, weźmy jeszcze jedną rzecz. Kolejny pistolet maszynowy może sobie zabierzemy. Tylko kurde, nie mogę tędy się przedostać. Zamiast karabinu snajperskiego. Bo tu, jak pamiętacie, pokazywałem wam jedno miejsce. Serious? Someone's really coming for us? For sure? A co, zreflektowałeś się jednak? Jazda, stary. No i co? On jeszcze ma gadać, jak się oddalę, czy jak? O co tutaj chodzi? Nie wierzę. Czy tak ma być, czy coś się popsuło? Bo w tej sytuacji to nie jestem pewien. No koleś, chodź tutaj, no come on! Czekajcie, nastraszę go może trochę. No way! Nie no, koleś się chyba zgliczował. O! Trust me or not, that's your choice. I'll go! Take me with you, I'm going! No nareszcie, kurde. Mam wrażenie, że coś tutaj się właśnie przez chwilę popsuło. Ale okej. Okay. Na szczęście możemy biec z nim szybciej. Więc tego się trzymajmy i przedostańmy się tędy. Oczywiście będę musiał znowu na więźniów uważać. Gdzie oni tym razem są? Tam. Po drugiej stronie. No my musimy dostać się tutaj. Kawałek drogi, kurczę, do przebycia niestety. A kurde, tu jest obszar bez drzew praktycznie. Więc oni mnie pewnie prędzej czy później dopadną. I to zdecydowanie prędzej niż później. Skubany, no. Nie trafisz mnie, nie trafisz mnie. Oddalić się, okej. Najlepiej by było, gdyby się udało po prostu im umknąć. Już nie strzelać do nich, nie tracić na to czasu. Ale no nie wiem. Nie wiem, czy to się, kurczę, uda. Całe szczęście, że mogę prowadzić tego pijanego jegomościa, bo wyobrażam sobie, że raczej byłby bardzo powolny. Patrzcie, jak wymijają te drzewa. Kurde, jak pamiętam, jak to wyglądało kiedyś. Kiedy to zdecydowanie mieli większe problemy więźniowie, żeby nas ścigać. Kurde, jeszcze kawałek. A tutaj brak drzew z tej strony akurat. Więc martwię się, że za chwileczkę będziemy mieli problemy. Wjadą w nas. Dawać, dawać jeszcze kawałeczek. Kurde. Cóż za emocje. O nie! No w ostatniej chwili. Chodź stary. Chodź, 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 chodź. Wbijamy do środka, okej. Okay. Uff, godzina szósta. Wcale nie ma już tak wiele czasu. Dobra, lecimy w takim razie. Może nawet pokażę wam na przyspieszeniu tę drogę, jak tutaj ruszam, bo podejrzewam, że nic takiego szczególnego tutaj po drodze się nie wydarzy. Musimy po prostu przebić się przez zombiaków i damy wtedy radę. Jednocześnie dostarczymy winko Floydowi. Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Jest już po szóstej. Consider my buzz officially killed. Now I've got to start getting my drink on all over again.
Z reguły ci towarzysze, którzy nie są zapisani jakoś w dzienniku, to pojawiają się w takich miejscach, gdzie mamy jakieś zlecenia. Dobra, bo wcześniej szukałem Floyda i mamy go tutaj. I appreciate this. All the young folks seem so busy, running here and there. All a man my age can do is sit and wait. Take a look around. It's hard to read it on their faces, but everyone's on edge here. Their nerves are frazzled. Huh. That's why I asked you to bring some wine. A little alcohol should soothe all our nerves. So, did you bring it? Thank you. It won't solve any of our long-term problems, but it'll certainly help lighten the mood. I appreciate your taking the time to do this for us. Okej, okay, udało się zatem. Prośba spełniona. W międzyczasie zapisałem stan gry i przejrzałem dziennik. No teraz zabierzemy się za tego długowłosego kolesia, który znajduje się w sklepie z damską odzieżą w galerii Wonderland, więc korzystamy tutaj ze skrótu w galerii Paradise. Jak zwykle zresztą. No i patrzcie, tutaj mamy teraz te nowe ubrania. O, swoją drogą, te białe buty teraz mogą nieźle pasować do tego stroju. Niemniej jednak zmienimy sobie. Czyli tak, to mam ubrane. Weźmy teraz to w takim razie. I lecimy. Kurczę, bo szczerze mówiąc się obawiam, czy ja powyrabiam się tutaj w takim razie, skoro mamy czas tylko do 11. Oczywiście będę starał się jak najszybciej przechodzić. Ale kto wie, czy jeszcze nie dostaniemy w międzyczasie jakichś dodatkowych informacji. Nie no, ale ten kopniak to jest rewelacja absolutna. Chociaż prawdę mówiąc, jeśli chcemy taki zwykły kopniak, to trzeba po dłuższej przerwie to zrobić. A ten z obrotu, no to właściwie zaraz po X-ie wciskamy kwadrat od razu. Jest to bardziej efektowne, ale mam wrażenie, że jednak ma trochę mniejszy zasięg mimo wszystko. Więc z tym jest pewien problem. Dobra, tutaj najważniejsze, żeby po prostu unikać tych wszystkich zombiaków po drodze. No i mamy łazienkę ze skrótem oczywiście. Ale nie tutaj, tylko jeszcze troszkę dalej. Proszę bardzo, wchodzimy po drabinie. I znajdujemy się po drugiej stronie centrum handlowego. Dobra, i teraz, żeby się nie pomylić tutaj, w ogóle to muszę sobie wyłączyć. Wiem, że są tutaj znaczniki przyklejone przez ocalałych, że możemy zdjęcia robić, ale naprawdę, nie ma na to teraz czasu. Idziemy przed siebie. I to tutaj po drugiej stronie najwyraźniej, na spokojnie, spróbujmy się dostać. Całe szczęście, że tutaj tych zombiaków jest troszkę mniej. Przynajmniej po tej stronie, kurczę. Please stop! What did we ever do to you? You do it all the time! You look at me and laugh! Who's there? Stay back! Stay back! Get any closer and I'll light this place up! I suppose you came here to laugh at me too! Jasny gwint, co za gość! No trzeba go zdecydowanie powstrzymać. O nie, gdzie ty uciekasz, stary? Tylko nie to. Mamy trofeum za pokonanych 1000 zombiaków. O nie, to będzie wybuchać, to jest najgorsze też. A czy dam radę? Kurde, nie. Tylko nie wybuchy. Jeśli on się by znowu zatrzymał, może wtedy bym dał radę jednak inaczej go załatwić. Albo karabinem snajperskim, może lepiej? No nie wiem. Może być średnio chyba. Skubany się akurat schował. Okej, w tym momencie jak strzeliłem, to sam się podpalił. I to zadało mu większe obrażenia. Dobrze wiedzieć. Ależ na oślep teraz strzelam.
jeszcze zombiak, kurde. Dawać go, dawać. Okej. A, to dobre. Pogromca. Za pokonanie 10 psychopatów. Stay away from me! Don't come any closer! I to jest taki nietypowy moment w tej grze, kiedy można mu pomóc. Perfect. Jazda, jazda, jazda. Okej. Looks like you're no worse for wear. I don't know what I was thinking. I'll never do anything like that again. No właśnie. If you promise to behave yourself and cooperate, I'll escort you to a safe place. Okay, I'll cooperate. My arson days are over. Pamiętam, że nie miałem pojęcia swego czasu o tym, kiedy przechodziłem tę grę po raz pierwszy na Xboxie 360, że można go uratować i że wtedy on może być ocalałym tak naprawdę. Dopiero gdzieś tam w kolejnych latach wyczytałem, że jest taka możliwość, aby go uratować, więc to będzie chyba pierwszy raz, kiedy mi się to w tej grze udało. No zakładając oczywiście, że jeszcze go doprowadzimy do końca. No a tutaj ciągle jeszcze są te zakładniczki. Jestem ciekaw, czy nie będą robiły problemów w takim razie. Gdzie one były w ogóle? Tak to marginesie, ja tu nie mogę się przebrać? O, nie wierzę. To tak a propos tego, co mówiłem wcześniej. Yeah. Że możemy damskie ciuszki też zakładać. O jasny gwint, czy ja w ogóle się gdzieś przeniosłem, nie tam, gdzie byłem wcześniej, co? Chyba tak. A kurde, a gdzie to było? Nie mam tej pewności, szczerze mówiąc. Ej, no to miało być tutaj przecież, co jest grane? Czekajcie, tu były drzwi. Everything's okay now. You don't have to be afraid. I can take you to a safer place than this. You feel up to a little trip? Okay. Okay. No to jazda. Lecimy! Zamaszysty cierpowy, złap zombie za kostki i zakręć nim dzięki niesamowitej umiejętności. Stań przy stopach powalonego zombie i naciśnij R1. O kurde. W takich chwilach też jest troszkę szkoda, że przez ten limit czasowy nie będziemy mieli szansy, aby sprawdzić te niektóre ruchy. Bo po prostu jest tak mało czasu, że nie ma kiedy właśnie tego testować. A teraz kurde, ustawiać się obok leżącego zombiaka, żeby móc go jeszcze podnieść. No nie jest to za łatwa sprawa chyba. O kurcze. Szybciej, szybciej, bo Debbie kurcze dość wolno się tutaj przemieszcza. Ale na szczęście radzi sobie. I czekamy. Dobra. Przenosimy się od razu do galerii Paradise. 7:23. No jestem bardzo ciekaw, czy ja się wyrobię, bo napisaliście mi ostatnio w komentarzach, przypominając mi trochę o tym, o czym już w sumie zapomniałem. Kurde, chodź tu, chodź tu. No nie wierzę. Jazda, spadamy. Come on, come on! Przypomnieliście mi o tym, że jest jeszcze takie nieoznaczone spotkanie z ocalałymi w tej grze. Coś, co ja swego czasu w wersji z 2006 roku robiłem, ale no teraz grając, szczerze mówiąc, już nie pamiętałem o tym. Mianowicie, jeśli jakoś właśnie w okolicy tego czasu wybierzemy się do sklepu z bronią palną, to tam mamy też trójkę ocalałych. Come on! Więc kurczę, też szczerze mówiąc, dobrze by było się po nich wybrać i jeszcze przed tą godziną 11. No w porywach do 12, prawda? Bo jeszcze mamy tę dodatkową godzinkę zawsze. Szybciej, 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 chodźcie tu.
Nie. Okej. Wszyscy przeszli. Nie robimy już im zdjęć, skoro nie jest to potrzebne. Okej. What a day. Thank you so much for your help. I kolejny poziom, 40. Większa szybkość. I to tyle. Tymczasem wybierzmy się po tę trójkę ocalałych, o których mówiłem wcześniej, o których mi przypomnieliście w komentarzach, czyli tutaj będę się wybierać. No i tu jest taki jeden problem, żeby w ogóle oni z nami wyruszyli, no to my musimy im zaprezentować dowód, że jest bezpieczne miejsce, więc ponieważ no przynajmniej już o tym wiem, żeby to zrobić zawczasu, no to nie będziemy na to tracić cennych minut, tylko od razu to zdjęcie zrobimy, bo chodzi ogólnie o to, żeby tutaj zrobić zdjęcie wejścia. Perfect. I to powinno im wystarczyć. Więc spotkamy się tam nieco bliżej. Podejrzewam, że nic się tutaj szczególnego nie zadzieje po drodze. Więc rzeczywiście gdzieś tutaj przed Galerią Północną pewnie byśmy mogli się spotkać. No to jazda. Wyminąć tylko tych zombiaków szybko. O, akurat Otis też zaczął dzwonić. Odbierzmy. There's a guy hanging out in the cosmetic shop in Wonderland Plaza. He doesn't look so good. Stary, dlaczego ty mi wcześniej o tym nie powiedziałeś? To może najpierw, gdybym wiedział o tym, to najpierw wybrałbym się tu, a dopiero później do Galerii Wonderland. No ale niestety, aż tak na pamięć tej gry to nie znam. I tak myślę, że pamiętam naprawdę całkiem dużo. Kurde. Tutaj tu pozbądźmy się trochę tych zombiaków może. Bo inaczej mogą być spore problemy. Za dużo ich tutaj, no. Nie, po co? Nie chciałem tego podnosić. Wchodzimy. Here comes another one. Kill it! Wait! You still breathing there, buddy? Owszem. You alive? You've got some real balls, man. You got some business with us? Można tak powiedzieć. There's a helicopter coming. It'll be here on Friday. I thought you might want to ride. Come with me and you'll be out of this hell in no time. Where is it supposed to land? There's zombies everywhere. Zombies everywhere! Mam pomysł. There's a heliport on the roof over in the entrance plaza. But the security room door's sealed. Sealed tight! A dead end! I saw it! I know what I saw! There's a duct on the roof of Paradise Plaza. It's a straight shot to the security room from there. Sounds fishy to me! Huh. Will you shut up for once, Alyssa? Mam dowody, że jest wejście. Tylko mnie wysłuchajcie. Not that I trust you completely either, man. Brett, what do you think? Huh. About some proof. You heard the man. No właśnie, i teraz musielibyśmy wracać, robić specjalnie to zdjęcie. Na szczęście jest trochę czasu teraz zaoszczędzanego. Go find your duct and take a picture of it with the camera you got there. Then we can talk. Feast your eyes on this. Looks kosher to me. Brett? Go to hell. Kill it! Ej! Co wy? Let's do it. Lead the way, man. Shit! Coś się chyba przez moment zgliczowało z tym, no? Dobra. Możemy się jeszcze podleczyć. Karabin snajperski nowy poproszę. Dawać, bo nie ma... kurde, czasu do stracenia. A ja nie jestem w stanie tutaj zabrać tego. Dobra, chyba że weźmiemy strzelbę. Come on! O nie.
Dobra. Come on! Lecimy. Follow me! Mam nadzieję, że wyminiecie tutaj wszystkich. Trochę mogę ich wyeliminować oczywiście, ale... bez przesady. Jeez. Kurde. Come on! Zapraszam, zapraszam do siebie. Alisa, kurde, o nią się martwię. Bo najbardziej dostaje w tyle. Come on! Dobra, trochę kopniakami możemy przerzedzić ich szeregi. Come on! No niech tak będzie. Come on! Chodźcie tutaj, chodźcie. I Alisa, proszę cię, nie zwlekaj. Follow me! Może będę mógł ją złapać za rękę i wtedy będzie łatwiej. No, 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 no. Wystarczy. Follow me! Dobra, niestety za rękę jej wziąć nie mogę. Szkoda. Bo to trochę utrudnia sprawę. Będzie zdecydowanie wolniej się poruszać. No ale co? Ja ponownie muszę tutaj, kurczę, wrócić. Come on! Wyminąć tych więźniów. Ciekawe, czy to się, kurde, uda tym razem. Będą za chwileczkę na pewno podjeżdżać. Follow me! Najbardziej właśnie irytujące jest to, na co nie mamy za bardzo wpływu, czyli na przykład nie mamy dużego wpływu na prędkość poruszania się naszych towarzyszy. W sytuacji, kiedy ktoś jest bardzo wolny, follow me! To mocno to, kurde, utrudnia, no. Over there! Nie wierzę, nie wierzę, będą tutaj... Chodźcie, chodźcie, no jeszcze Alisa! Ja nie wierzę, no. Come on! Go! Dawaj, dawaj! Zapraszam! Ależ jej schodzi. Ale dobra. Nie musimy atakować więźniów. Wbijamy do środka. Mam nadzieję, że się uda. Całą trójką. Tak jest. Come on! Chociaż niestety trochę za bardzo oberwali. To mnie martwi. Follow me! Ale spróbujmy tędy się przedrzeć, gdzie zombiaków jest mniej. Zauważalnie. No i kurczę, też już docieramy do takiego momentu, kiedy niewiele czasu zostaje do godziny 11. Come on! I będę miał teraz dużą zagwozdkę, co zrobić w następnej kolejności. Czy ja się później ze wszystkim wyrobię? Follow me! My car is in the parking lot. Kind of worried about it. No właśnie, parking też, kurczę, jest to coś, czego do tej pory jeszcze nie sprawdzaliśmy. A w grze można korzystać z pojazdów. Są takie tunele podziemne, gdzie w ogóle jest najprostszy sposób, żeby sobie farmić zabójstwa zombiaków. Come on! Na czym oczywiście też zgarniamy punkty prestiżu sobie. Ale nie tylko o punkty prestiżu chodzi, no jest nawet osiągnięcie za to, żeby całą populację miasteczka wyciąć w pień. Czyli niecałe 54 tysiące mieszkańców. Zombiaki odradzają się oczywiście w nieskończoność w tej grze, ale jest osiągnięcie, żeby właśnie tyle konkretnie zombie wyeliminować. I wtedy właśnie najprostszy sposób, żeby to zrobić najszybciej, to jeździć po tunelu, gdzie jest pełno zombiaków i ich po prostu masowo rozjeżdżać. No ale my tego nie będziemy robić. Thanks, fearless leader. Kolejna eskorta zakończona i znowu więcej zapasów. Bardzo mnie to cieszy. To jest najlepsze ulepszenie, na jakie ja zawsze liczę. Tak naprawdę jeszcze tylko jedno ulepszenie tego typu będzie, bo maksymalnie możemy unieść 12 przedmiotów w ekwipunku. Teraz mamy 11 sztuk możliwych do uniesienia. Tymczasem stwierdziłem, że mamy jeszcze na tyle dużo czasu, że zajmiemy się jeszcze tym chorym mężczyzną, którego zauważono w galerii Wonderland. No i oczywiście, żeby się nim zająć, to najpierw wyszedłem z pokoju ochrony, przedostałem się do Galerii Paradise, do tutejszej łazienki i skrótem przeniosłem się do łazienki w Galerii Wonderland. Więc tutaj mamy jeszcze nieco ponad godzinę czasu, ostatecznie no nawet nieco ponad dwie godzinki,
No bo wiadomo, o 11 mamy wrócić do pokoju ochrony, ale teoretycznie o 1 godzinę dłużej może nam to zająć, do 12 maksymalnie. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko zdążymy. A patrzcie, jeszcze Susan tutaj jest. O kurde, dobra, to chyba najpierw ją uwolnimy, bo tutaj kurde... Czekajcie, mam pomysł, żeby jeszcze zdjęcie cyknąć w tej sytuacji. Myślałem, że będzie więcej punktów za tylu zombiaków. Kurde, to ja wszystkich muszę wyeliminować tutaj? Nie wiem, czy wszystkich koniecznie, ale... Pewnie trochę oczyścić drogę muszę. Czy ja w ogóle mogę do niej wskoczyć, czy też muszę ją jakoś strącić? Tak jak ostatnio to było tutaj w Galerii Wonderland z tymi ocalałymi, którzy trzymali się czegoś. Come on, ma'am. Follow me. You'll be my personal escort. What a polite boy. Boy? Oh. Chodź za rączkę. Come on! Wypatroszenie. Umiejętność ta pozwala przebić ręką ciało zombie, a następnie wyrwać z niego gnijące organy. O kurde. Come on! Czy ja jestem w stanie to sprawdzić? Masakra. Nie pamiętam, żeby takie opcje w ogóle były w oryginale. Nie wiem, czy ich nie było, ja z nich nie korzystałem. Jest. Leroy? Stary. It's too dangerous to be out here. Hey! You startled me. Don't do that to me. Nie chciałem cię straszyć. You look a little sick. You feeling okay? I'm fine. Just a scratch. No problem. You're hurt. Where? Show me. Don't worry about it. Everything's fine. We better get you taken care of. Follow me. We can treat your wound. If you say so. Dobra. Jestem ciekaw. Come on! Jak sprawnie on będzie ruszał. Did you see the big fish in the pond outside? I wonder if they're edible. Nie wiem, moja droga, nie będziemy tego teraz sprawdzać. Lecimy czym prędzej. No tutaj w teorii jest szansa pewnie, żeby zrobić fotkę. Ale to chyba w środku. Nie, nie będę tracił czasu, bo naprawdę nie chcę ryzykować, kurde. Wszystko jest na styku, jak zwykle. Ale dzięki temu, że mamy skrót, no to powinniśmy zdążyć. Tylko nie wiem, czy równo na 11 zdążymy, czy będziemy troszkę później. Ale grunt, że nie będziemy później niż o 12, mam nadzieję. No bo wtedy oczywiście nie moglibyśmy poznać całej historii do końca. Jak już wam mówiłem, jeśli gdzieś się spóźnimy na jakieś wydarzenie fabularne, no to jest opcja, albo wczytać wcześniejszy stan gry, a jeśli chcemy to zachować... Zrobiłem cięcie, bo wykorzystałem okazję, żeby zapisać stan gry. Samara! Come on! I'm so sorry. Ten znowu się odzywa. Now I'm gone and hurt you. Please. Forgive me. Please, come back to me. I know you can hear me, Isabella. I'm sorry you had to get wrapped up in all this. But you know. Stary, teraz nie pora. You know follow me! I'm right. Come back to me, Isabella. There are still things you need to do. I can't do this without you. Please. W końcu przestał gadać, co? No szkurcze! Dobra. Pora się zająć. Okej. I teraz tutaj cała grupa. No ale dokończę jeszcze to, co chciałem wcześniej powiedzieć, czyli jest opcja, żeby
sytuacji, kiedy ominiemy jakąś opcję fabularną, wydarzenie fabularne, to jest możliwość, żeby po prostu wczytać wcześniejszy stan gry, a jeśli nie chcemy tego robić, no to zwyczajnie możemy biegać dalej po centrum handlowym, ale już dalszych wydarzeń fabularnych po prostu wtedy nie poznamy. Come on! Zapraszam, zapraszam tutaj. No i okej, udało się, panie i panowie. I don't feel so good. Anyone mind if I lie down for a bit? No powiem wam, że to był naprawdę wyjątkowo owocny odcinek. You may have bitten off more than you can chew this time, Frank. I suppose it comes with the territory in your line of work, though. I mean, if nobody's doing anything dangerous, you got nothing to take pictures of and report on, right? Faktycznie dzisiaj bardzo dużo na siebie wzięliśmy. To nie da się ukryć, absolutnie. Ale cóż, było spore wyzwanie i myślę, że najważniejsze jest to, że się udało wszystko zrobić jak należy. Dobra, bo tutaj są jeszcze te inne stroje. Weźmiemy sobie na kolejny odcinek to przebranie. No i tak naprawdę idę zapisać postępy i w następnym materiale będziemy idealnie na czas, żeby porozmawiać tutaj ze wszystkimi i obgadać dalsze kroki. Kurczę, jestem naprawdę zadowolony z tego dzisiejszego odcinka, bo w pewnym momencie, kiedy jednak widziałem, że czas nagli, zacząłem powolutku żałować tego, że na samym początku udaliśmy się w parę miejsc, żeby te nowe przebrania sobie zdobyć, no ale ostatecznie udało się jednak, jeśli tylko się wystarczająco mocno spieszyliśmy. Dziękuję wam w takim razie za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał, a następny powinien przynieść ze sobą dalszą część wątku fabularnego. Cześć!